Czasem się zastanawiam, jak wyglądałoby moje życie bez mediów społecznościowych. O czym bym myślała, jaka bym była, jak bym spędzała czas, co uważała na temat świata. Jeśli by się okazało, że to mój ostatni dzień, nie chciałabym go spędzić na scrollowaniu. Okej, to zabrzmiało trochę dramatycznie. Ale weźmy sobie tutaj pewien przykład. Załóżmy, że spędzamy na scrollowaniu 2,5 godziny dziennie. Przy założeniu, że żyjemy 80 lat, daje nam to pełnych 8 lat życia. Niektórych może to szokować, niektórych nie. Na pewno każdy ma prawo zrobić z tą informacją, co uważa. Ja nie jestem pewna, czy mi się to podoba. Dzień dobry, tutaj Emilka. Ostatnio zauważyłam, że bardzo często sięgam po telefon zupełnie bezmyślnie. To nie jest nawet tak, że szukam tam czegoś konkretnego lub chcę jakiejś konkretnej osobie odpisać. Po prostu sięgam po telefon, nie wiadomo po co. I ostatnio też wzrósł mój czas spędzany przed ekranem, co mi się nie podoba, bo kiedyś bardzo dużo czasu spędzałam scrollując i pracowałam nad tym, żeby było lepiej i było lepiej. I nadal jest lepiej niż wcześniej, ale nie chcę wracać do starych nawyków. Czuję się strasznie przebodźcowana, znudzona, niecierpliwa, nie umiem się na niczym skupić. I wiecie, nawet jak scrolluję 20 minut na Instagramie, to nagle sobie uświadamiam, że ja przecież nie pamiętam żadnej rzeczy, którą zobaczyłam. Albo szukam czegoś do oglądania na YouTubie i potrafię przez 15 minut przewijać. Nie wiem, nic mi się nie podoba, nic nie spełnia moich oczekiwań. Jak puszczam sobie jakiś film, to okazuje się, że nagle jest za mało bodźców, że muszę robić coś jeszcze, że on mnie strasznie nudzi, że nie mogę usiedzieć. Mam wrażenie, że już wszystko widziałam i że jak jeszcze chwilę będę scrollować, to... nie wytrzymam tego. Czuję, że muszę sobie przypomnieć, o co chodzi w życiu, że życie nie dzieje się w internecie, mimo że coraz większa część życia społecznego odbywa się właśnie tam. I w tym filmie nie mam na celu krytykować internetu, ale uważam, że to jest po prostu dodatek do naszego życia. Sama korzystam z internetu, daje wiele możliwości, inspiruje, jest to źródło niewyczerpalnej wiedzy. Chciałabym po prostu zwrócić na to uwagę, chciałabym, żeby społeczeństwo trochę świadomiej do tego podchodziło. I no, przez najbliższe kilka dni nie będę korzystać z social mediów, nie będę używała Instagrama, TikToka nie mam, nie będę pisać z ludźmi na Messengerze, YouTube też nie, nie będę też nic oglądać, czyli Netflix, HBO, Disney i nie będę niczego słuchać, czyli Spotify, boję się. Myślę, że to może być trudne. Nigdy nie miałam tak długiej przerwy. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda, ale wydaje mi się, że moje ego nie pozwoliłoby mi przerwać. Już usunęłam wszystkie aplikacje social mediów i zapraszam do oglądania. Trzymajcie kciuki. Pierwszy dzień bez scrollowania. Czuję się pusta w środku. Zamierzam chyba czytać książkę, bo ogólnie miałam iść do szkoły, ale jestem trochę przeziębiona, a muszę być jutro w szkole, więc stwierdziłam, że dzisiaj postaram się wyzdrowieć. I tak. Czuję, że muszę się czymś zająć. Czuję się bardzo niedobodźcowana i niespokojna. Najchętniej w tym momencie bym sobie coś puściła i obejrzała. Mam bardzo ochotę obejrzeć jakiś film, ale nie zrobię tego. Napisałam wszystkim moim najbliższym znajomym, że nie będzie ze mną kontaktu przez tydzień, ale no nie wiem, dziwnie się trochę z tym czuję, bo nigdy czegoś takiego nie robiłam. Wiecie, telefon jest w dzisiejszych czasach przedłużeniem ręki. Nawet jak wychodzę z domu i nie mam telefonu, to czuję niepokój. Przeczytam wam pewną definicję. Fear of missing out, w skrócie FOMO, oznacza lęk przed wypadnięciem z obiegu. To obawa, że coś istotnego nam umknie, kiedy nie będziemy online. Problem ten dotyczy znacznej liczby polskich internautów. Już 14% z nich charakteryzuje się wysokim poziomem FOMO, a kolejne 67% doświadcza go w średnim nasileniu. Ten dzień był dla mnie próbą odwrócenia uwagi od niepokoju, który odczuwam i który odczuwam też na co dzień, ale wydaje mi się, że mam nad nim większą kontrolę, kiedy sprawdzam co chwilę powiadomienia. Hej, mamy 20:30, ja dosłownie nie mam co robić już. Czytałam książkę, posprzątałam w pokoju, zrobiłam jogę i chyba idę spać. Złapałam się na tym, że często sięgam po telefon i włączam go tylko po to, żeby sprawdzić, czy nie mam jakichś nowych powiadomień. A no nie mogę mieć nowych powiadomień, bo po pierwsze usunęłam aplikację moich social mediów, a po drugie mam wyłączony internet, więc to jest już taki nawyk. Robię to tak bezrefleksyjnie i generalnie było trudniej niż mi się wydawało, że będzie, bo naprawdę mam dużą ochotę
zobaczenia, co mnie ominęło. Czuję, że coś mnie omija. Boję się, że ktoś do mnie napisał. Jakby nie wiadomo, co mogło się wydarzyć w jeden dzień. Bardzo bym chciała posłuchać muzyki. Czuję się trochę odcięta i czuję realne napięcie w swoim ciele. I myślałam, że będzie o wiele łatwiej, dlatego że ja generalnie nie używam tak dużo telefonu tak naprawdę. Już od ponad roku bardzo dbam o swój czas w internecie. Tak też świadomie do tego podchodzę. Zwracam uwagę na to, jakie treści u mnie wywołują gorsze samopoczucie i zdecydowanie skróciłam swój czas korzystania z internetu. Najgorzej było podczas pandemii, bo dosłownie dochodziłam tam do 12 godzin dziennie korzystania z telefonu. Pamiętam, że moje życie po prostu wtedy wyglądało tak, że nic nie robiłam, tylko scrollowałam telefon. W ogóle się nie czułam nawet żywa. I tak się składa, że nie uważam, że używanie telefonu 12 godzin na dobę to jest coś normalnego. I nie wiem, dlaczego społeczeństwo tak bardzo normalizuje. I ja naprawdę nie lubię popadania w skrajności, ale może moje poglądy wcale nie są skrajne. Może skrajne było, kiedy połowę doby spędzałam na TikToku. Taka mała hipoteza. Dlatego też nie uważam, że ten tydzień będzie dla mnie jakiś zmieniający życie, bo już wcześniej bardzo dbałam o to, żeby na przykład nie używać telefonu od razu po wstaniu, albo żeby godzinę przed pójściem spać też nie patrzeć na niebieskie światło i nie scrollować tak bezmyślnie, bo mnie to tak rozleniwia i sprawia, że czuję się tak źle na swój temat. Poczytam sobie jeszcze książkę i pójdę spać prawdopodobnie. Cisza bywa dla nas bardzo niekomfortowa, zwłaszcza, że na co dzień mamy jej tak mało. Podcasty, muzyka, TikTok, Instagram, seriale, ciągle coś w tle, tylko po to, żeby nie być samemu. Z każdej strony milion informacji naraz do przetworzenia. Myślę, że to jest mój problem. Boję się ciszy, boję się zostawać sam na sam ze swoimi myślami, ale dopiero kiedy zrobi się przestrzeń na swobodny przepływ myśli, łatwiej poznać siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką osobą tak naprawdę chcę być. Nie czego oczekuje ode mnie świat, media, które wyznaczają trendy i mówią, co jest okej, a co nie okej, ale ja chcę się dowiedzieć, gdzie jest moje okej, bo chyba się zgubiłam. I myślę, że bycie samemu ze sobą, z tym, co czujemy i myślimy, jest bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego. Wróciłam właśnie ze szkoły. To było bardzo dziwne doświadczenie, bo zazwyczaj jak wchodzę, to pierwsze co, słuchawki, telefon. Teraz nie mogłam się odciąć, ale przez to też miałam większą ochotę, żeby rozmawiać z ludźmi, więc taka ciekawa obserwacja. I teraz nie wiem, co ze sobą zrobić. Znowu. Zazwyczaj jak wracam ze szkoły, to albo oglądam jakiś serial, albo idę na spacer z słuchawkami. Dzisiaj mierzę się z ciszą i próbuję być z tym okej. Cisza jest czasem potrzebna, bo to, że staramy się nie konfrontować z tym, co czujemy, zagłuszać ciągłym scrollowaniem, nowymi bodźcami, to nie sprawi, że to zniknie. Ej, ogólnie update. Muszę posłuchać Lany. Nie żartuję. Nie wytrzymam. Muszę posłuchać Lany. To już nie jest śmieszne. Żarty się skończyły. Internet czasem sprawia, że wydaje ci się, że nie jesteś w miejscu, w którym powinieneś być. Dzisiaj sobie uświadomiłam, że w szkole najwięcej scrolluję. Nie wiem, chyba to jest dziwne. Widząc tylko najlepsze urywki z życia innych osób, łatwo jest uwierzyć, że coś z naszym życiem jest nie tak. Nie oszukujmy się. W wieku 18 lat powinnam być już przynajmniej milionerką, mieć idealne życie, idealną cerę, własne mieszkanie i powinnam móc podróżować, kiedy tylko zechcę. Przeszło mi ostatnio przez myśl, ej, może jestem dokładnie w tym miejscu, w którym powinnam być. Mija trzeci dzień i doszłam do wniosku, że rzeczą, która sprawia, że scrolluję najwięcej, jest to, że boję się konfrontować z tym, że nie wiem tak naprawdę, co ze sobą zrobić. Mam takie momenty, kiedy po prostu chcę sięgnąć po telefon. I to jest wtedy, kiedy czuję jakąś taką pustkę i taki brak kontekstu w moim życiu i takie ogólne zagubienie. Więc to jest taki schemat. Czuję, że nie wiem, co ze sobą zrobić. Pojawia się presja, że muszę coś ze sobą robić,
Sięgam wtedy po telefon, skroluję, nagle mam wyrzuty sumienia, że nic nie robię, tylko marnuję swój czas, bezsensownie skrolując, i wtedy znowu wracam do punktu wyjścia, czyli myślę o tym, że powinnam coś zrobić ze swoim życiem. Tak to u mnie wygląda. Wiecie, dawno nie doświadczyłam czegoś takiego, że mam cały wolny dzień i tyle wolnego czasu, i że tak naprawdę nie wiem, co z nim zrobić, ale to znaczy, że mogę zrobić z nim wszystko. Chyba sobie pogram. Nie wiem, nie wyobrażam sobie siedzieć i patrzeć w ścianę kolejny dzień. Trudno jest być w tu i teraz i być wdzięcznym za to, co mamy. Muszę znaleźć swoje stare nuty. I kiedy jesteśmy cały czas poza momentem obecnym, wiosna, poza swoimi myślami i swoim życiem, tracimy to, co dzieje się teraz, czyli jedyną prawdziwą rzeczywistość, jedyne, co mamy. Kiedy jestem uważna i obecna, czuję się chyba po prostu bardziej żywa. Dzisiaj mam wolny dzień, bo jest przerwa świąteczna. Rozmawiałam właśnie godzinę i 15 minut z przyjaciółką przez telefon. Bardzo mnie to pozytywnie nastroiło. Mam mega dobry humor i będę się uczyć matmy. Pobrałam sobie tutaj jakieś pewniaki maturalne i spróbuję to ogarnąć. Wolę się uczyć z YouTube'em, bo czuję, że ktoś nade mną stoi i mam takie wsparcie emocjonalne. Dzisiaj jestem sama. Nuda jest kwestią kluczową, jeśli chodzi o kreatywne myślenie. Żyjemy jednak w kulturze, w której jesteśmy cały czas stymulowani i otoczeni życiami przypadkowych ludzi. I jest moda na produktywność, konsumpcjonizm, pęd. Ciągle chcemy nadążać, nie chcemy zostać w tyle, ale taki styl życia przekłada się na nasze zdrowie. Nudząc się, jesteśmy nieuchronnie skazani na samych siebie. Nuda daje przestrzeń na myślenie, a ono jest źródłem twórczości. Bez niej nie byłoby wielkich dzieł i wynalazków, lamp, teorii względności, Mony Lizy i Piątej Symfonii Beethovena. Ale serio, zastanawiałeś się, dlaczego masz najlepsze pomysły akurat pod prysznicem? Bo właśnie wtedy jesteś sam na sam ze swoimi myślami. Prawo Archimedesa zostało wymyślone w wannie. Tak było. Nie ściemniam. Dlatego też jako dzieci jesteśmy o wiele bardziej kreatywni, bo mamy więcej czasu, bo nie unikamy bycia sam na sam ze swoją głową. I nie mówię, że powinniśmy nie wykonywać swoich obowiązków po to, żeby się nudzić. Ale ze swojej perspektywy wiem, że nawet jak miałam czas, wolałam scrollować niż się nudzić. Bo nuda jest strasznie niekomfortowa, ale też głęboko twórcza. Napisałam piosenkę. Stay tuned. Postanowiłam nauczyć się stać na rękach. W pewnym momencie przyznałam, kurde, to jest trudniejsze niż myślałam. Poczułam się znowu jak dziecko, trochę tęsknię za czasami, kiedy internet nie był tak powszechny, a jednak wszystko było trochę bardziej możliwe i wszystko się wydawało trochę bardziej realne. Może dramatyzuję, ale twoje najbardziej godne zapamiętania, wspomnienia nie zostały zrobione scrollując w łóżku. Media społecznościowe nie bez powodu mają społeczność w nazwie. Można powiedzieć, że ich celem jest łączenie ludzi. Brzmi logicznie. Jest jeden problem, taki paradoks, bo media społecznościowe jednocześnie oddalają nas od siebie, dają poczucie izolacji. To jest iluzja bliskości. Jest taki piękny dzień. Nie mogę w to uwierzyć. Matura za miesiąc. Nigdy bym nie pomyślała, że będę pisać maturę. Nigdy bym nie pomyślała, że będę mieć 18 lat. Nigdy bym nie pomyślała, że będę prowadzić samochód. Nigdy bym nie pomyślała, że będę już duża. I udało się. Mam 1,60 m. Jadę się spotkać z przyjaciółką. Będziemy planować naszą podróż do Londynu. Cieszę się bardzo. Uwielbiam śpiewać w samochodzie. Czasem, kiedy jestem w miejscu publicznym, obserwuję inne osoby i nagle sobie uświadamiam, że wszyscy siedzą w telefonach. No tak, łatwiej jest wyciągnąć telefon, niż spojrzeć drugiej osobie w oczy. Wiecie, nawet jak łapię kontakt wzrokowy z kimś i się uśmiecham, ludzie patrzą na mnie jak na wariatkę.
Ja tylko chcę być miła. Sama lubię, jak ktoś się do mnie uśmiecha. To jest prosty gest, który bardzo wiele znaczy. Nie wiem, co wy o tym uważacie, ale ja zaobserwowałam, że coraz trudniej o nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi w takich codziennych sytuacjach. Ja o dziwo w tym tygodniu o wiele więcej czasu spędzałam z ludźmi niż zwykle. Szukałam możliwości do rozmowy czy spędzenia czasu, ale na co dzień zauważam w sobie skłonność do izolowania się. Też chyba to, że byłam bardziej obecna, pozwoliło mi zauważać innych ludzi wokół mnie, rodzinę, znajomych, nawet losowych ludzi na mieście. Więc pytanie, czy media społecznościowe nie zaburzają naszych umiejętności społecznych? Nieśmiała teza, każdy może mieć swoje zdanie. Wnioski i podsumowanie. Social media to świetny dodatek do życia. Nie wyobrażam sobie mojej codzienności bez muzyki. Tego najbardziej mi brakowało, ale też na przykład pisanie z przyjaciółmi. Fajny film jest czasem nie do zastąpienia. Pisanie z przyjaciółką czasem ratuje sytuację. Scrollowanie czasem jest spoko. TikToki czasem są zabawne i inspirujące. Spędzanie czasu w taki sposób daje komfort. Pamiętajmy tylko, żeby nie uciekać od swoich emocji i myśli poprzez takie nadmierne konsumowanie, bo udawanie, że czegoś nie czujemy, nie sprawi, że to zniknie. Wiem, co mówię. Wiele z nas jest po prostu uzależnionych, okej? Przyznajmy się do tego. Ja uważam, że internet ma bezpośredni wpływ na wzrost problemów psychicznych u młodych ludzi. I nie chcę, żeby ktoś się poczuł źle z tym filmem. Ja nie mówię, że to, że spędzasz określony czas w internecie jest złe. Ja mówię o swoich doświadczeniach, bo jak byłam mała, to nie potrafiłam znaleźć takiego balansu dla siebie. I nie byłam świadoma, że to wpływa na moje samopoczucie, na moje relacje z innymi i na cały mój styl życia. Jeśli świadomie się decydujesz na to, żeby poświęcić swój czas w ten sposób, okej, masz do tego prawo. Ja tego nie krytykuję, ja tego nie podważam. Sama czasem wybieram taką formę spędzenia czasu. Ja po prostu zauważyłam, że im mniej scrolluję, tym lepiej się czuję. Ale nie musi tak być w twoim przypadku. Nie mam zamiaru rezygnować z social mediów, zwłaszcza teraz, kiedy tworzę. I tak już jest w życiu. Czasem korzystamy więcej, czasem mniej. Ważne jest, żeby pamiętać, że najważniejsze dzieje się tu. Uważam, że to było naprawdę nietypowe doświadczenie i wartościowe. Myślę o tym, żeby wyznaczyć sobie jeden dzień na bycie offline w tygodniu, bo czasem po prostu fajnie jest tak sobie pobyć. I o to chodziło mi w tym filmie, żeby generalnie czasem żyć i być trochę bardziej uważnym na otaczający nas świat. To tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. W sumie nie wiem, jak zostanie odebrany ten odcinek. Czuję lekki niepokój, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dużo moich rówieśników nie podziela moich poglądów. Ale tak. Zobaczymy. Starałam się.